spostrzeżenia, że wychodząc od spostrzeżenia, że pisanie listów zawsze było zwykłą formą pisma dozwoloną kobietom, badamy przyczyny, dla których w XIX wieku, a zwłaszcza w jego pierwszej połowie, ten rodzaj pisma przeznaczony do pozostawania w ograniczonym kręgu intymności i sfery domowej rozszerzył się w sieć, pozwalając kobietom na redefinicję ich przestrzeni życia i ekspresji. Jakich sztuczek użyły te kobiety piszące listy, aby stworzyć dla siebie na skalę europejską przestrzeń, której tak długo im odmawiano? I w jaki sposób w kilku rzadkich, ale emblematycznych przypadkach stały się one dzięki medium i łasce zwykłego kobiecego pisania pełnoprawnymi, indywidualnymi aktorami życia publicznego? Jeszcze raz przypominam, to jest fragment książki Marie Hugues de Marle, francuskiej germanistki, badaczki korespondencji kobiecej. Tak więc Hugues de Marle stawia tezę, że to właśnie ta bezpieczna i niepodejrzana dla patriarchalnego świata epistolografia pozwoliła kobietom przemknąć się niezauważalnie ze sfery domowej w krąg kultury publicznej. W przypadku bloku listów Elizy Orzeszkowej do Marii i Maksymiliana Obremskich, które stanowią materiał naszego dzisiejszego oglądu, jak myślę, mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym wobec tej kulturowej konstatacji Hugues de Marle. Oto, proszę Państwa, znana pisarka, publicystka, wydawczyni, która była obecna w przestrzeni publicznej od dawna, pełniła w niej różne role. Osoba, która zdobyła sobie swobodę wypowiedzi i autorytet jako kobieta pisząca, odnajduje w listach do przyjaciół tę intymno-domową przestrzeń, z której kobiety wyzwoliły się właśnie dzięki listom. Korespondencja do Obremskich nie jest właśnie dla Orzeszkowej narzędziem otwarcia na świat, ale jakby przeciwnie, sprawia wrażenie przestrzeni, w której Orzeszkowa chowa się, z powrotem jako pisarka i jako kobieta kryje się przed swoimi rolami publicznymi i odnajduje w tej przestrzeni wolność, jednak jest to wolność zupełnie inaczej rozumiana niż ta, jaką było zdobywanie przestrzeni i swobody wypowiedzi publicznej. Ja tutaj absolutnie odnajduję takie pojęcie, poczucie wolności indywidualnej, jak to pisała Hugues de Marle, właśnie sprawy codziennego życia ciał i serc. Takie poczucie wolności indywidualnej, które zostanie należycie docenione dopiero pod koniec wieku XIX przez modernistów. Tak więc jeszcze raz, proszę Państwa, paradoksalnie, prywatna korespondencja służy Orzeszkowej nie do otwarcia przestrzeni, ale do jej zamknięcia. I tak właśnie ona rozumie swoją indywidualną wolność. To jest takie bardzo nowoczesne rozumienie wolności, które odróżnia jakby przestrzeń prywatną od przestrzeni publicznej. I daje właśnie człowiekowi prawo do ukrycia się w owej intymnej enklawie, a kształt owej enklawy został utrwalony w listach do przyjaciół, w listach do Marii i Maksymiliana Obremskich. Ja tutaj chciałabym parę słów powiedzieć o tym, kim byli Obremscy. Orzeszkowa, proszę Państwa, poznała 26-letnią Marię Siemaszkównę wówczas, w 1879 roku, kiedy bardzo poważnie zachorowała na oczy. I ponieważ choroba nie ustępowała, a Orzeszkowa bardzo wtedy potrzebowała pomocy, ponieważ otwierała księgarnię nakładową w Wilnie, musiała mieć sekretarkę do pisania listów, do czytania różnych rękopisów i znalazła w Grodnie dziewczynę bardzo wykształconą, Marię Siemaszkównę, która była córką zubożałej ziemianki, wdowy. Obie po stracie majątku mieszkały w Grodnie, utrzymywała całą rodzinę Maria Siemaszkówna właśnie udzielaniem prywatnych lekcji. Tutaj uwaga, przygotowywała chłopców do klas gimnazjalnych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Zaczęła u Orzeszkowej pracować, a od 1880 roku zamieszkała u pisarki. No, trzeba pamiętać, że ta praca dla Siemaszkówny była na pewno bardzo, bardzo atrakcyjna, ale też na pewno trochę psuła jej opinię, ponieważ Orzeszkowa uchodziła za osobę bardzo wolnomyślną i dla panny na wydaniu zbliżenie z Orzeszkową raczej wówczas w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie nie było korzystne. Chciałam podkreślić,
że Siemaszkówna była naprawdę bardzo inteligentną dziewczyną. Znała, proszę Państwa, 4 języki obce: rosyjski, francuski, angielski, niemiecki. Była nie tylko taką bierną sekretarką, kopistką czy lektorką, ale też, kiedy Orzeszkowa przekonała się, że Marynia jest osobą naprawdę wielce inteligentną, to zaczęła jej powierzać na przykład dokonywanie wyciągów z dzieł naukowych francuskich, niemieckich, a zwłaszcza angielskich, bo angielskiego Orzeszkowa nie znała, kiedy przygotowywała swoją publicystykę. Marynia dostarczała jej materiałów. No i niebawem oczywiście ta relacja, do tej pory zawodowa, przerodziła się w prawdziwą przyjaźń, a w 1889 roku Siemaszkówna wyszła za mąż za swojego równolatka Maksymiliana Obremskiego, który był, proszę Państwa, synem no chyba jednego z najbliższych grodzińskich przyjaciół, prawie domownika Orzeszkowej, Ludomira Obremskiego. To był powstaniec styczniowy, który także stracił swój majątek. Maksymilian Obremski był młodym urzędnikiem Grodzińskiej Izby Obrachunkowej i po zamążpójściu wydawałoby się, że no, jak to ówcześnie, kobieta raczej porzucała wszelkie swoje zajęcia zawodowe, zwłaszcza taką odpowiedzialną pracę jak praca sekretarki u boku Orzeszkowej. Tymczasem tak się nie stało. Po zamążpójściu Maria nie opuściła swojego stanowiska sekretarki i kopistki, a młodzi Obremscy wynajmowali mieszkania obok Orzeszkowej. Maria stale pozostawała u boku pisarki. Natomiast kiedy Orzeszkowa wyszła po raz drugi za mąż w 1894 roku i zamieszkała w domu męża przy ulicy Sadowej, wtedy Obremscy pobudowali się na parceli obok, pobudowali swój dom, swoją kamienicę i już do śmierci Orzeszkowej mieszkali obok jej domu. W 1896 roku umiera drugi mąż Orzeszkowej, Stanisław Nachorski, i wtedy też Obremscy przejmują opiekę nad wdową, stają się dla niej no, taką właściwą rodziną, której już wtedy nie miała. Maria wyjeżdżała z Orzeszkową na wszelkie kuracje, towarzyszyła jej w wyjazdach zawodowych do Warszawy, do Wilna. Maksymilian zaś opiekował się sprawami finansowymi, różnymi bytowymi. No i co ciekawe, tak jak to najbliżsi przyjaciele, prawie rodzina, zwykle się tak dzieje, że najcenniejsze rzeczy się im przekazuje, i tak też było w przypadku Orzeszkowej, która w testamencie przekazała im prawa autorskie do swoich utworów oraz większość swojego majątku. Oni zawiadywali spuścizną Elizy Orzeszkowej. Autografy listów Obremskich do Elizy Orzeszkowej znajdują się w dwóch miejscach: w Archiwum Historycznym w Wilnie oraz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Zachowało się, proszę Państwa, 401 listów Elizy Orzeszkowej do Obremskich. I to są lata 1880-1909. I ja 2 lata temu wygłosiłam na konferencji, opublikowałam w Sztuce Edycji taki artykulik zatytułowany "Czy edytora przeraża codzienność?". Tam, proszę Państwa, starałam się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego profesor Edmund Jankowski, który był, jak Państwo wiedzą, ci, którzy się interesują, drugą połową wieku XIX, był wybitnym edytorem listów spuścizny epistolarnej Orzeszkowej, opracował 9 tomów jej listów znakomicie, opracował też biografię Orzeszkowej. Dlaczego w tym cyklu 9 tomów, do tego cyklu nie zdecydował się włączyć tego bloku. Tam staram się właśnie pozostawać, patrzeć z punktu widzenia różnych edytorskich mód i standardów. Tutaj mnie te sprawy już nie będą interesować, natomiast chciałabym się zająć tym, czym była dla Orzeszkowej korespondencja z Obremskimi i czym ten blok powinien być dla nas. No, teraz już staramy się naprawić błąd profesora Jankowskiego i opracować tę korespondencję, aby do niej wszyscy mieli dostęp, bo wydaje nam się, że
że jest arcyciekawa. Można się, proszę Państwa, zastanowić, jakie w ogóle okoliczności powodowały fakt, że tyle tych listów się namnożyło, bo przecież skoro, jak Państwu powiedziałam, oni zawsze byli razem, to po cóż było pisać? Oczywiście rozstania były i co bardzo ciekawe, kiedy na przykład Maria wyjeżdżała z Elizą na kurację czy też na wakacje, to pisały do Maksymiliana, Orzeszkowa pisała do Maksymiliana prawie codziennie. Maria już wtedy do męża nie pisywała, tylko wtedy, kiedy Orzeszkowa nie miała siły. Powstawało wtedy coś na kształt dziennika podróży. Bardzo wiele nagromadzenia, bardzo takie zauważalne nagromadzenie, zgęszczenie tych listów następuje wówczas, kiedy Maksymilian, mąż Marii, zostaje zesłany zawodowo do Saratowa w 1904 roku, gdzie też objął stanowisko w Izbie Obrachunkowej. Wówczas Orzeszkowa donosi mu dzień po dniu właściwie, co się dzieje w Grodnie. To samo, proszę Państwa, w 1906 roku, kiedy Maksymilian zaczyna pracować w Wilnie, i to samo w 1909 roku, kiedy przenoszą go do Permu. Już wtedy wówczas Maria jedzie za mężem i Orzeszkowa te listy pisze nawet czasem dwa razy dziennie. I chciałam zauważyć, to rzadkie jest w blokach epistolarnych, że one są takie nierównomierne. Tutaj, proszę Państwa, zdarza się tak, że jest... Czasami ta korespondencja jest bardzo rzadka, kiedy rozstają się na przykład w ciągu roku na tydzień, na dwa czy trzy miesiące, a czasem właśnie jest taka codzienna, niesłychanie gęsta, kiedy Maksymilian wyjeżdża na kilka lat z Grodna. Bardzo, proszę Państwa, dużo jest listów niedatowanych. To też świadczy o pewnej takiej wolności epistolarnej, wolności od różnych wymogów poetyk epistolarnych. Są zamiast dat, są dni tygodnia, albo napisana jest godzina w ciągu dnia. To jest wielka zmora edytorska, ponieważ wiele tych listów jest jak gdyby tak w zawieszeniu. Nie można ustalić ani na podstawie badań zewnętrznych, ani wewnętrznych daty, nawet rocznej w przybliżeniu, więc trudno gdziekolwiek w tym bloku chronologicznie, logicznie je umieścić. Ja muszę podkreślić, że część z tych listów to są na przykład takie kartki, które były pisane z domu do domu, kiedy na przykład Marynia była chora na żołądek, a Orzeszkowa na grypę. Jedna drugiej nie chciała zarazić i pisały listy z domu do domu, służąca je nosiła. Ja nie wiem, jaki to jest rok, nigdy się już tego nie dowiemy, więc tak jak mówię, część listów w tym tomie to będzie taka korespondencja, która jest stale w powietrzu, stale w tym czasowym zawieszeniu. Nie wiadomo, proszę Państwa, ile z tego bloku zaginęło. Ja tak stawiam na to, że to była mniej więcej 1/3. Ona została usunięta przez Obremskich, którzy po śmierci Orzeszkowej porządkowali ten blok i wycofali 80% swojej korespondencji, swoich odpowiedzi na te listy Orzeszkowej i prawdopodobnie zniszczyli je. Natomiast wycofali też niektóre listy Orzeszkowej. Wydaje mi się, że byłoby ich ponad 600, gdyby zachowały się wszystkie. Jest to rzeczywiście najbardziej prywatny blok korespondencji Orzeszkowej, taki najbardziej intymny. Teraz chciałabym parę słów poświęcić temu, czym jest wolność, jak można rozumieć wolność w odniesieniu do tego bloku. Próbowałam od tego zacząć nasz rekonesans. Encyklopedia PWN definiuje słowo wolność jako sytuację braku zewnętrznego przymusu. Ja tutaj, proszę Państwa, na użytek niniejszych rozważań, tę taką liberalną z pochodzenia definicję chciałam nieco zmienić i na brak wewnętrznego przymusu. Postawić tezę, że w porównaniu właśnie do podmiotu, który wypowiada się w listach do innych korespondentów, Orzeszkowa w listach do Obremskich nie czuje żadnego
wewnętrznego przymusu. Zaznaczam, że nie chcę tutaj rozumieć wolności jako jakiegoś właśnie takiego egzystencjalnego przymusu, ciężkiej odpowiedzialności za konsekwencje własnych wyborów. Nie mam tutaj na myśli też jakiejś takiej oświeceniowej wolności dyskursu, który znamy właśnie z ówczesnej prywatnej korespondencji. Chcę tę wolność rozumieć bardzo potocznie, jako taką najbardziej, najzwyklejszą swobodę, uwolnienie się od ciężaru, jaki narzuca życie w społeczeństwie, jakie narzuca rola społeczna, ta wolność od czegoś. Proszę Państwa, we wszystkich listach do Obremskich Orzeszkowa pozostaje poza rolą pisarki. Ja podkreślam, że gdyby listy do Obremskich czytał ktoś, kto nie zna biografii Orzeszkowej, nie wie w ogóle, kim ona jest, to nie domyśliłby się, że ona jest pisarką. Ponieważ te sprawy związane z pisaniem, wydawaniem, innymi słowy, te kwestie zawodowe, one schodzą w tym bloku nie na drugi plan, one schodzą na plan dziesiąty. Czasami Orzeszkowa wspomina, że tam coś pisze, przepisuje, albo że jej się nie chce pisać, bo pogoda ładna i ciągnie nad Niemen, no ale to są takie poboczne wtrącenia, rzadko w którym liście obecne. Można założyć, proszę Państwa, jeżeli się przyjmie koncepcję ról społecznych i to, że nie istniejemy w ogóle poza rolą, że Orzeszkowa sama kreowała tematyczny krąg korespondencji do Obremskich jako taką swoją rolę rodzinną, której nie mogła gdzie indziej spełniać, bo nie miała żadnej rodziny. Czyli jak gdyby wychodziła z jednej roli pisarskiej, wchodząc w drugą rolę rodzinną, ale jeżeli by przyjąć taką koncepcję, to no, musimy być takim czytelnikiem już bardzo świadomym, znać kontekst biograficzny nie tyle dobrze, ile doskonale, więc chciałam podkreślić, że mnie też dotyczy to takie interpretacyjne rozdarcie, czy Orzeszkowa jest podświadomie zniewolona właśnie tym, że w tych listach do Obremskich kreuje swój rodzinny krąg, czy po prostu jest nad wyraz swobodna od tego właśnie społecznego funkcjonowania, którego czasami miała dość. Profesor Edmund Jankowski, do którego jeszcze wrócę, stawia tezę, że Orzeszkowa nie porusza w listach do Obremskich tych tematów codziennych, powszednich, to znaczy, że porusza tylko tematy codzienne i powszednie, a nie pisarskie, nie jakieś tematy intelektualne, ponieważ oboje Obremscy jakoby nie dorastali umysłowo do poziomu pozagrodzieńskich przyjaciół i znajomych Orzeszkowej. Proszę Państwa, ta teza jest absolutnie i z gruntu błędna. Jeszcze raz podkreślam, mówiłam tutaj już o Marii Obremskiej, to była osoba niezwykle inteligentna i Orzeszkowa nieraz w zaciszu swojego gabinetu tylko z nią omawiała różne swoje twórcze sprawy, no a jednak w listach tych intelektualnych śladów jest bardzo mało. Ja chciałam zilustrować pewnym cytatem rangę przyjaźni Orzeszkowej i Obremskiej, taką rangę intymną, ale też intelektualną. Chciałam zacytować fragment listu z lata 1895 roku z wakacji w Poniemuniu. Nie ma wtedy Marii i Maksa w Poniemuniu, są w Grodnie, nie mogą z jakichś tam względów prawdopodobnie zawodowych wyjechać na letnisko i Orzeszkowa pisze do Maryni tak. Boże, Boże, dlaczego was tu nie ma? Już sobie marzę teraz, że przy końcu lata po wszystkich trudach i służbach przyjedziecie do nas na jaki tydzieniek, może dwa, i w ciszy w jesiennej pogodzie przy bladym słońcu i liściach jaskrawych będziemy jak niegdyś o takich porach bywało, pamiętasz, długo, długo chodzić i rozmawiać z sobą. Mnóstwo wspomnień staje mi w tej chwili przed oczyma i w sercu. Pamiętasz jesienie Minniewickie,
wały drzew okrytych czerwonymi i brunatnymi liśćmi, obłoki ciemne, ciężkie takie albo wyiskrzone jak diamenty. Pamiętasz, jakeśmy w te jesienie chodziły, przypatrywały się naturze, ile czytały, ile myśli zamieniały. Przeszło, przeminęło, tylko mi z tych wszystkich dni i lat pozostała na zawsze już taka miłość dla ciebie, że choć nie jesteśmy razem, sercem często z tobą przebywam i zawsze chcę przebywać. Czy wiesz, tytko moja kochana, że mi tak ciągle czegoś smutno, tak ciężko, łaję siebie, pogardzam sobą za to, mówię sobie i myślę naprawdę, że to są kaprysy, bo przecież więcej Bóg dał mi dobra wszelkiego, niż może zasłużyłam, ale to jest silniejsze ode mnie. Nie mogę za nic rozchmurzyć duszy, która zaniemogła. Nie wiem, co jej jest, ale zaniemogła. Nie chcę się ani otworzyć, ani radować się niczym. Pewnie to przejdzie, ale teraz tak jest i zwierzam się przed tobą, siostrzyczko moja, przed tobą jedną. I to po cichutku. Spal ten list, aby go nikt prócz ciebie nie czytał. Obremska, proszę państwa, tego listu nie spaliła, choć, tak jak mówię, usunęła wiele innych, czyli wiedziała, no, jak dla niej cenna jest ta przyjaźń. Chciałam teraz już ostatni taki krąg tematyczny, który mam dzisiaj do poruszenia, wykorzystać, a mianowicie to, jak wielkie możliwości daje list prywatny, aby być wolnym człowiekiem. List, proszę państwa, badacze określają właśnie takim bardzo elastycznym rodzajem pisma, które obsługuje każdą przestrzeń, i tę intymną, i tę publiczną. No, przypominam, że Orzeszkowa była mistrzynią epistolarnej stylistyki retoryki w obu tych wymiarach i, jak się zdaje, świadomie i z lubością właśnie ograniczyła swoje uniwersum w listach do Obremskich tylko do niektórych tematów. Tak, a nie inaczej, po prostu planowała swoją przestrzeń epistolarną. Brała oczywiście pod uwagę adresatów Marię i Maksymiliana, ale chyba bardziej brała pod uwagę swój własny taki projekt epistolarny, projekt tego, czym mogą być właśnie wolne od wszelkich ról zewnętrznych listy. W listach na przykład do Maksymiliana, pisanych z wakacji, porusza takie tematy jak ile kosztuje wynajęcie pokoju w kurorcie, co jedzą z Marnią podczas kolejnych posiłków, jak w ogóle przebiega kuracja, ile razy się kąpią w ciągu tygodnia, kogo poznały. A w listach pisanych w tym samym czasie także do przyjaciół, tylko już przyjaciół warszawskich, Orzeszkowa porusza zupełnie inne tematy i okazuje się, że w tym czasie zajmowało ją i niepokoiło bardzo wiele spraw publicznych. Niektóre nawet angażowały ją na wiele miesięcy. Natomiast w listach do Maksa śladu tych wielkich idei nie ma. Proszę państwa, te listy do Obremskich, no, jawią się jednocześnie jako część takiej społecznej praktyki, czyli takie spełnianie obyczajów towarzyskich, codzienne pisanie do najbliższej osoby, ale jednocześnie jako taka introspekcja w przestrzeń całkowicie prywatną, całkowicie prywatną. Bardzo dużo jest wśród tych listów do Obremskich listów pisanych w żadnej sprawie. Ja tutaj przytoczę taki anegdotyczny tytuł artykułu Johna Kindera, który pisał o listach takiego, no, znakomitego XIX-wiecznego epistolografa, księdza Rafaele Martellego. Ten tytuł brzmi: piszę tylko po to, aby donieść, że nie mam nic ciekawego do napisania. I'm writing simply to say that I have nothing to write about. I ten motyw, proszę państwa, w listach do Obremskich się przewija prawie stale. Moja najdroższa tyteczko, pisze Orzeszkowa w 1994 roku, nie bardzo mam o czym pisać, bo nic się u nas nie dzieje, ale chcę choć listownie przycisnąć się do serca, które za tobą tęskni. Z kolejnego roku list. Zresztą nic u nas nowego i wszystko dobrze. Ja zdrowa jestem, wszyscy także. Myszy zgryzły mi dwie chustki w szafie. Czyli to jest, proszę państwa, temat dla korespondencji, ponieważ no, nic się nie dzieje, ale zawsze napisać warto. Orzeszkowa wie, że
że Marynia i Max to są świadkowie jej życia, że może posyłać im fragmenty kroniki zdarzeń, która no, rzeczywiście dla nikogo innego nie będzie interesująca. To samo w listach do Maksymiliana, no, w nagromadzenie właśnie tych informacji, o których ja przed chwilą wspomniałam, to co zjedzą z Marynią na śniadanie, co kupiły w sklepie bławatnym, ile razy na tydzień przychodzi doktor, jaki jest widok z okien pensjonatu. Ten motyw opisywania nic nie robienia. Orzeszkowa też bardzo swobodnie pisze o swoich relacjach ze Stanisławem Nachorskim w listach do Obremskich, z którym, tak jak Państwo wiedzą, na pewno żyła na kocią łapę przez kilkadziesiąt lat. Co prawda nie pisze w tych listach o uczuciach, bo tego chyba już by papier papier listowy do Obremskich nie zniósł, no ale zawsze pisze dokładnie, co robi jej partner. Jest w listach do Obremskich Nachorski stale u jej boku. W listach do innych osób, no może tylko do Leopolda Mejeta, czasem pisała o Nachorskim, ale bardzo, bardzo rzadko. Orzeszkowa wie, że Obremscy wiedzą i nie musi przed nimi niczego ukrywać. W ogóle ta poetyka, proszę Państwa, listów do Obremskich, pisanych skądkolwiek, czy z Grodna, jak wyjeżdża Max, czy Marynia, czy jak Orzeszkowa jest w podróży, ta poetyka jest bardzo taka swobodna, nieuporządkowana, relacje są szybkie. To są jak gdyby takie diarystyczne migawki. Ja tutaj chciałam przytoczyć fragment listu do Maksymiliana Obremskiego. Orzeszkowa wtedy wyjechała z Marynią na wakacje do Berlina. Miały zwiedzić trochę Niemiec, potem pojechać na kurację. I listy z tego czasu, w tych listach Orzeszkowa przyjmuje chyba świadomie taką poetykę rozbudowanego telegramu, którą wykorzystuje bardzo często. Na przykład pisze: z Warszawy do Berlina od 12 w nocy do 12 w południe. Miejsca wygodne, w nocy świeżość przyjemna, około południa upał, ale znośny. Przed 2 godzinami wylądowanie w Berlinie, bardzo prędkie i łatwe, przyzwoity pokój w hotelu Coburga, picie kawy, herbaty, na wielką skalę mycie i czyszczenie grzesznych, a więcej jeszcze okurzonych ciał naszych, manitka do miasta, ja do pisania listów. Max musi mieć informacji, jak najwięcej czasu brak, więc ta poetyka tak wygląda. Proszę Państwa, co warto podkreślić, Orzeszkowa używa bardzo wiele czułych imion w odniesieniu do Marii Obremskiej. Cieszka, pocieszka, jedynka, manitka, tytka, dwa, moja najbliższa siostrzyczko, mój kocie, złoty puśku, złoty kitulku, moja droga, kotko najmilsza, mój ty wielbłądku, na który składam ciągle takie ciężary, że mi wstyd czasem. Te ciężary są takie najprostsze, codzienne, na przykład jeden list mamy poświęcony temu, że szkoła przesyła swoją sztuczną szczękę i dokładnie z detalami wyjaśnia, co ten dentysta, protetyk Grodziński ma z tą sztuczną szczęką zrobić i gdzie orzeszkową, w którym miejscu ona gniecie. Jest też, proszę Państwa, na przykład takie fragmenty, które nam uświadamiają to, że jak się skromnie wtedy żyło, na przykład jest opis potopu w Poniemuniu, nam pokazuje, że ten dworek orzeszkowy, w którym oni spędzali wakacje, był naprawdę taką, no właściwie kurną chatą. Jak padał, była solidna ulewa, przeciekał cały dach. W domu nie można się było nigdzie schronić, bo woda stała w każdym pokoju po kostki. Także to są takie informacje, którymi na pewno Orzeszkowa się nie chwaliła w listach do innych swoich korespondentów. I na zakończenie, proszę Państwa, no myślę, że tę korespondencję do Obremskich można by uznać za coś, co da się czytać jako,
jako taki skarbczyk z zakresu life writing, czyli takie świadectwo swoich czasów pozostawione przez kobietę należącą do inteligencji i żyjącą w drugiej połowie XIX wieku. Ten blok listów do Obremskich jest jednym z niewielu, naprawdę prywatnych i podkreślam, całkowicie pozazawodowych tekstów Orzeszkowej. Taką formą, jak to określa ten specjalista od life writing Daniel Fabre, formą zwykłego pisania, takim écriture ordinaire, czyli zwykłe pisanie, jak gdyby nie zależne od chęci tworzenia jakiegokolwiek dzieła, tworzone przez właśnie takiego Monsieur tout le monde albo Madame tout le monde, każdego, zwykłą osobę. Ten blok wyróżnia się na tle innych bloków Orzeszkowej bardzo wyraźnie właśnie tym, że jako pisarka jest w nim najmniej rozpoznawalna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani doktor za przedstawienie nowego oblicza korespondencji Elizy Orzeszkowej. Przypomnę, że dyskusję po referatach przewidujemy właśnie po całym komplecie trzech referatów. Dlatego też teraz za chwileczkę poproszę panią doktor Elizę Kącką i pozwolę sobie parę słów o pani doktor powiedzieć najpierw. Pani doktor Eliza Kącka pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury drugiej połowy XIX wieku Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia m.in. z teorii literatury i poetyki. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się krytyka literacka od XIX do XXI wieku, literatura modernizmu, filozofia oraz inne nauki społeczne schyłku XIX i początku XX wieku. Pani doktor Eliza Kącka jest autorką książek Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida oraz lektura jako spotkanie Brzozowski tekst metoda. Jest współredaktorką książki Klucze do echa, osobność wierszy Cypriana Norwida. Zajmowała się także edycją poezji m.in. Włodzimierza Słobodnika, Anny Świrszczyńskiej, Bolesława Leśmiana, Cypriana Norwida i Henryki Łazowertówny. Publikowała swoje prace m.in. w Przeglądzie Humanistycznym, Kulturze Współczesnej, Przeglądzie Filozoficzno-Literackim, Wieku XIX, Kwartalniku Fa Art, Tekstualiach. Udziela się także społecznie w Towarzystwie Literackim Adama Mickiewicza. Obecnie jest sekretarzem w Zarządzie Ludzi. Proszę bardzo pani doktor o wystąpienie. A teraz, czy mnie dobrze słychać? Tak. W porządku. No, przede mną, drodzy Państwo, trudne zadanie. Ja będę się tutaj streszczać, żeby w maksymalnie pół godziny, myślę, że 20 parę minut, streścić to, co sobie jakoś wymyśliłam i tu będę to robić na podstawie notatek, żeby się nie rozmieniać za bardzo na drobne. A zadanie jest o tyle trudne, że oczywiście wystąpienie będzie zupełnie miało inną dynamikę, inną poetykę, co pewnie nieuchronne niż wystąpienie pani doktor Wiśniewskiej. Natomiast będzie dotyczyło Bolesława Leśmiana. Nie będzie dotyczyło konkretnie mojej lektury jego poezji, która nie jest w żadnym razie propozycją w to, co Państwu w tym momencie będę opowiadać, propozycją gotową, tylko jakimś kolejnym odwiertem próbnym, żeby zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w metafizyce, czy może raczej w mechanice poezji leśmianowskiej, czyli w tej, jakby powiedzmy, motoryce leśmianowskiego świata. I teraz pokrótce o tym, stąd ta kwestia wczucia, a zaraz się wytłumaczę w ogóle z tytułu, bo tytuł może brzmieć egzotycznie, a zaraz się okaże, o co mi tak naprawdę chodzi. Oczywiście nie jest to diagnoza, to jest próba rozumienia i proszę tak to sobie w tym momencie rozumieć jako taką naprawdę roboczą próbę lektury jakichś fragmentów. Otóż ja zacznę sobie od przeczytania, czy raczej przypomnienia kawałeczków, malutkich fragmentów wiersza, bardzo wczesnego, z pierwszego tomiku Leśmiana, który to jeszcze nie jest takim tomikiem, powiedzmy, mocno umocowanym w poetyce, z którą Leśmiana, takiego dojrzałego Leśmiana identyfikujemy, czyli z Sadu rozstajnego.
A to jest wiersz, który zaczyna się właśnie od tak. Leżę na wznak na łące. Jakiś duch po burzy wspólnych lotów w objęciach mocniejszych od stali zaniósł mnie tu i złożył. Sam odleciał dalej. Słońce z dłoni omdlałej, złoty sen nie wróży. Teraz przeskakuję o kilka, bo to jest długi wiersz, nie będę cytować całego. Zacytuję kolejny fragment. Zdaje mi się, żem skonał umyślnie i ożył, przemieniony w szum leśny albo w szelest łąki. Co życia nie pojmuje bez wiecznej rozłąki z drzewem, z którego powstał, z kwiatem, co go stworzył. I tak dalej, i tak dalej. No tutaj następuje taka rotacja bycia, która jest taka bardzo dla Leśmiana charakterystyczna. I teraz do powiedzenia. Otóż rytm tego tekstu do złudzenia przypomina jeden z bardzo znanych przekładów Zenona Przesmyckiego. Każdemu, myślę, kto ma jakoś ucho do brzmienia wiersza, do wersyfikacji, ten rytm sylabotoniczny rzeczywiście coś bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomni. Mianowicie melodykę jednego z najsławniejszych przekładów literatury młodopolskiej, tak mi się wydaje, Statku pijanego Rembota, właśnie w tłumaczeniu Miriama skądinąd 90., ale później przedrukowanego w 1901 i to było to takie zasadnicze uderzenie tego tekstu, kiedy wielu poetów napisało tekst na tę melodię właśnie. Czyli nastrajając to na bardzo podobne rytmy. I ten przekład Miriama wywierał naprawdę swój, nazwijmy to sobie, magiczny wpływ na to nadchodzące, na całe nadchodzące stulecie. I ten jeden wiersz rzeczywiście zmienił w jakimś stopniu przynajmniej oblicze polskiego symbolizmu i myślę sobie takoż o doborze, nie wiem, obrazów, metaforyce, jak o rytmach wreszcie. No otóż nie będę dyskutować kwestii zderzenia symbolizmu rosyjskiego tutaj akurat właśnie z symbolizmem francuskim, bo to już by była sprawa na osobną kwestię, na którą nie mamy czasu. Natomiast Adam Warzyk zresztą wspominał, to już taki malutki cytat, sobie pozwolę przeczytać. W żadnym kraju słowiańskim geniusz poetycki Remboda nie znalazł tak silnego odzewu jak w Polsce. Trzy generacje zajmowały się nim. U progu naszego stulecia wprowadził go do Polski rzecznik symbolizmu Miriam. Potem odkryli go jakby na nowo Tuwim i Waszkiewicz. To są zresztą ciągi nazwisk zupełnie nieprzypadkowe. Natomiast chyba nikt poza Leśmianem nie podjął się tak naprawdę kontynuacji bądź imitacji rytmicznej tego tekstu tak bardzo ściśle. I było to spotkanie, myślę sobie wielkiej wagi, gdzie spotkały się rzeczywiście oszałamiające zupełnie impet liryczny, ale też pewne algorytmy poetyckiego czarowania. I tym się tutaj będę zajmować, bo samo ustawienie rytmu poetyckiego, to jest samo ustawienie frazy jest dla mnie istotne, natomiast istotniejsze będzie co innego. Absolutnie nie zakładam, że Leśmian, to znaczy oczywiście to, że Leśmian to czytał, to wiemy, nawet się wypowiadał o tym tekście, więc wiemy, że go czytał. Na ile ten rytm po prostu windukował, prawdopodobnie tak. Natomiast interesuje mnie jeszcze co innego, mianowicie głęboka analogia myślowa i równoległość wizji, tak bym to nazwała, bardzo roboczo teraz do Państwa mówiąc. Mianowicie, jeśli przeczytać fragmencik malutki, dlatego już używam takiego spieszczenia, których nie lubię generalnie używać, ale już sobie pozwolę. A propos tego Remboda, to jedna dosłownie strofa. Znam nieba pękające, ze statku pijanego oczywiście. Znam nieba pękające w gromy i wichrzyce, nawroty wściekłe wałów, prądy. Znam wieczory, znam jutrzenki srebrzyste jako gołębice. Widziałem to, co człowiek widzieć zawsze skory. I teraz Leśmian. Z fragmentu, którego jeszcze Państwu nie odczytałam, ale tak naprawdę na tym samym rytmie. Zdaje mi się, że mózg mój jest tyglem piekielnym, w którym słońce swe szały przetapia na złoto, żem rozstajał od dawna w traw zgiełku weselnym, żem się rozsiał po łące, aby wzejść tęsknotą. I teraz to, co mnie uderzyło, to jest właśnie ta fraza. Myślę, że bardzo dobrze znamy Leśmiana z takich rzeczy, natomiast rzadko stosunkowo zastanawiamy się, mimo tego, co o Leśmianie już napisano, a napisano dużo, co się tutaj tak naprawdę wydarza. Ponieważ to, żem się rozsiał po łące, aby wzejść tęsknotą, zastanowiło mnie i to zastanowiło mnie już bardzo dawno temu. Mianowicie, co się tutaj wydarza, jeśli chodzi o to, o spotkanie tej podmiotowości, która mówi ze światem. To właśnie, jakby to powiedzieć, rozproszkowanie tej podmiotowości, która teraz ma raptem inkarnować w świat albo raptem wcielić się w ten świat, który jakby to powiedzieć jest jej
trudno powiedzieć interlokutorem, bądź tym kimś, czy tym czymś raczej, co się z nim spotyka, żeby wzejść tęsknotą, ale już trochę poza sobą, a jednocześnie w sobie. To jest absolutnie niesamowite właśnie u Leśmiana, że to nie jest jednocześnie, ani to nie jest przeskok w ten świat w taki sposób, żeby to ja zostało zatarte, ale jednocześnie, to, krótko mówiąc, nie jest to absolutne opuszczenie tego ja, natomiast jednocześnie jest to dziwny algorytm ekstrapolacji, to znaczy dziwne wyjście poza siebie, które tak naprawdę rozsiewa to ja jednocześnie w świecie, czego nie da się wytłumaczyć żadną myślą sobie, jako że tego Leśmiana jednak trochę się tego wytłumaczyć na zasadzie jakiegoś tam, nie wiem, jednego algorytmu światopoglądowego, filozoficznego, dowolnego, prawda? To jest jednak kilka różnych manewrów. I teraz dalej. W pewnym sensie, tak mi się wydaje, jakby takim odpowiednikiem symbolicznym na poły tego rembodowskiego oceanu, który jest w statku pijanym, zresztą bardzo instruktywnym tekście przecież dla całego tego pokolenia, jest właśnie leśmianowska łąka. Od kiedy ona się pojawia i w tym cyklu łąka i też krótko mówiąc później, bo tak naprawdę ta łąka, która się rozpościera przed podmiotowością liryczną i ona zaczyna z nią grę, a stawką tej gry jest tak naprawdę właśnie przemieszczenie siebie i bardzo dziwne operacje na poziomie między, znaczy na płaszczyźnie takiej, na takiej, nazwijmy to sobie, scenie między mną a światem, to jest właśnie coś charakterystycznego niezwykle. Tutaj sobie zanotowałam, że tutaj właśnie chwytamy taki, nazwijmy to sobie, moment początkowy tej znanej skądinąd wizji i o ile o statku pijanym można mówić językiem symbolizmu, można również mówić inaczej. I wtedy odsłaniają nam się właśnie te operacje na poziomie, te operacje robione na poziomie ja kontra świat. I to jest właśnie szczególnie interesujące. I Leśmian to jest właśnie chyba taki poeta, który z mojej perspektywy czytelniczej, nie będę się tutaj mądrzyć, że oczywiście wszystkie te perspektywy znam, dlatego zaznaczam, że to jest moja perspektywa interpretacyjno-czytelnicza, wyrobił sobie pewien bardzo swoisty, wypracował sobie pewien swoisty algorytm, który zaczyna się już w sadzie, ale on się zaczyna niemrawo, natomiast w kolejnych tomach właśnie on się bardziej konkretyzuje. I teraz do tego wczucia. Tu pozwolę sobie przeczytać taką krótką notatkę. Czytamy i widzimy, że coś się dzieje w wierszu, ale nie do końca wiemy, jakim cudem i dlaczego. Na tym niedopowiedzeniu polega urok wierszy Leśmiana. Niestety badacz literatury musi wetknąć palec, jak niewierny Tomasz, w te leśmianowskie pseudo-zmartwychwstania, antyzmartwychwstania i wreszcie w tę całą pracę wyobraźni zrozumieć, co się tutaj wyrabia. Mechanika tego algorytmu konstrukcyjnego odwołuje się do procedury, tak sobie pomyślałam o niej, dlatego ją przytaczam, wczucia. Nim Sartre napisał swój doktorat, czyli wyobrażenie, niemieccy fenomenolodzy rozpracowywali model wczucia. Kilkadziesiąt osób nad tym przecież pracowało. A nim Sartre napisał swój doktorat, czyli wyobrażenie, właśnie oni to robili. I teraz Jarosław Płóciennik rekapitulował to, jak to z tym wczuciem jest i napisał, już będę bardzo to ściśniać do jednego krótkiego cytatu, napisał o tym wczuciu tak. To jest bardzo operacyjny cytat, tylko dlatego pozwolę sobie go przytoczyć. Dominujące użycia terminu empatia wskazują na wymiar personalny tego doświadczenia. Ciekawe i paradoksalne wydaje się, że angielskie słowo empathy było używane zupełnie inaczej. W ten sposób pragnęli na przykład tłumacze Lipsa oddać niemiecki Einfühlung, poprzez które chciano opisać przede wszystkim identyfikację z reprezentacjami obiektów natury, a nie identyfikację z konkretnymi istotami, w które trzeba było na przykład współczuć. Tak rozumiane wczucie nie jest wcale tożsame ze współczuciem, nie jest po prostu próbą empatyzowania ze światem, jest bliskie częściowej identyfikacji, o której piszą fenomenolodzy. I na tym koniec tej rekapitulacji. Ja przytaczam ją po to, żeby się stało jasne, że nie mówimy tak naprawdę, to znaczy, że to, że wprowadziłam te kategorie wczucia, to nie absolutnie nie oznacza, że ja w tym momencie próbuję powiedzieć, że Leśmian empatyzuje ze wszystkimi swoimi kalekimi istotkami albo tymi wszystkimi dziwnymi istotami, które powołał do istnienia, ze śnigrobkami, znikomkami. Empatyzuje swoją drogą w takim najpotoczniejszym sensie tego słowa również. Natomiast on przede wszystkim zaznacza, że tak naprawdę mamy tu do czynienia z taką procedurą, którą Stein opisywała jako, nazwijmy to sobie, jako taką procedurę poznawczą, w której udziałem staje się coś, co jest na zewnątrz nas. To znaczy to, że my pewnym wysiłkiem woli, pewnym wysiłkiem poznawczym
pewnym wysiłkiem również uczucia, jesteśmy w stanie przenieść się poza siebie, wyrzucić siebie z siebie i przenieść się w świat, który tak naprawdę, jakby to powiedzieć, odbiera kawałki tej naszej jaźni. My ją jesteśmy w stanie, krótko mówiąc, tak jak już powiedziałam, ekstrapolować. I takich procedur uleśmiane jest mnóstwo. Oczywiście procedur współczucia najprościej rozumianego również, ale to, co jest bardziej interesujące z mojej perspektywy, to jest właśnie ten drugi manewr. I tego udziału nie można, krótko mówiąc, interpretować tak najprościej jako przeniesienie jednej jaźni w drugą jaźń, na zasadzie, że nie wiem, jeden agens przeskakuje w drugiego. Natomiast nie, właśnie chodzi zupełnie o coś innego, chodzi właśnie o przeniesienie tego swojego punktu widzenia poza siebie. To jest właśnie to, co dzieje się w cyklu wierszy Łąka. Tu zaraz będzie cytat, natomiast to jest właśnie ta sytuacja, kiedy podmiotowość staje przed Łąką i teraz w najprostszym algorytmie działania powinna najzwyczajniej w świecie z tą Łąką jakoś współodczuwać, jakoś, nazwijmy to sobie, empatyzować z tą zielonością. Nie. Ona zaczyna siebie wyrzucać poza siebie w takim stopniu, zaczyna się ekstrapolować w każde źdźbło, w każdy element tej zieloności, jakby rozpraszać siebie na łące do pewnego momentu takiego rozproszenia, w którym będzie mówić raptem o to, że musi teraz uzyskać ekstrakt, ten taki egzystencjalny ekstrakt z zieloności samej w sobie. Krótko mówiąc, musi siebie rozproszyć w takim stopniu, żeby teraz dokonać czegoś na kształt egzystencjalnego odsiewu tego, co, czym jest Łąka, jako Łąka. Czym jest łąkowatość sama w sobie? Nie da się tego robić, trzymając granice swojego ja. Da się to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy puścimy to swoje ja na przeszpiegi w Łąkę i kiedy wrzucimy je w Łąkę i kiedy roztrwonimy je na Łąkę. Nie da się inaczej przeprowadzić tej procedury. I tutaj teraz właśnie znowu wrócę do tego wiersza na chwileczkę do tego wiersza, o którym już właśnie wspomniałam. Już przeskakując zupełnie to, co sobie zanotowałam i o Bergsonie i o Wollingerze, bo tutaj naprawdę mam dużo notatek, ale one się nie nadają na to, co, o czym będziemy w tym momencie mówić. Mały fragment jeszcze dla przypomnienia tego, co się dzieje w wierszu. Zdaje mi się, że mózg mój jest tyglem piekielnym, w którym słońce swe szały przetapia na złoto, żem rozstajał od dawna w traw w zgiełku weselnym, żem się rozsiał po łące, aby wzejść tęsknotą. Wrażenie barw i szumów i bezdennych światów, to jest oczywiście synestezyjne też, ale to już nie będę się tym zajmować, zmieszany w jedność niby w stworzenia pradobie, oddziela się ode mnie, jako woń od kwiatów i trwa już ponade mną i trwa samo w sobie. A chociaż ze mnie wyszło, należy nie do mnie, lecz do wszystkich chmur słońca przerażonych marą do bezkresów, do nieba jasnego ogromnie, co na mnie niewiernego patrzy z taką wiarą, krótko mówiąc, oddziela się ode mnie to wszystko, co teraz na mnie spojrzy. I to jest absolutnie procedura bardzo dla mnie fascynująca, dlatego się z Państwem tym dzielę, czy niekoniecznie oczekując na udzielenie się tym entuzjazmem. To jest jakby dla mnie bardzo ważna dla mnie kwestia na zasadzie próby zdefiniowania, nie zdefiniowania, złapania tego, co się tutaj wyrabia, ponieważ bardzo wielu wierszach Meleśmian, niezależnie od tego, czy to są takie wiersze, które Ola Boga przypominają to, co się dzieje w światach prozy Borgesa, czy to są takie wiersze, które wyrzucają tę podmiotowość w Łąkę, czy to są wiersze, które rzucają w tę podmiotowość zupełnie abstrakcyjny bezświat, te manewry są mniej więcej takie same. To znaczy, krótko mówiąc, zaczynam negocjować granice swojego ja, zaczynam ekstrapolować się poza to ja się pomnażam, zaczyna patrzeć na mnie, zaczyna obserwować mnie z jakiejś przedziwnej, pomnożonej perspektywy. W tym jednak punkcie, jak sobie tutaj zapisałam, wypadałoby przywołać trzeźwe pytanie, jakie w swoim tekście postawił profesor Błowiński w pejzażu współczesnym Bolesława Leśmiana. Co tu się dzieje w ogóle? I dzieje się komu? Otóż perspektywa takich pytań w odniesieniu do praktyki poetyckiej Leśmiana przynosi punkt centralny z osobliwości przedstawionego przeze mnie świata i jego domniemanej symboliki na procedury kreacyjne, do jakich ucieka się poeta. Są to skądinąd rewolucyjne chwyty, poetyki rembodowskiej również, ale też można powiedzieć, że nie do końca możemy tutaj już na tym polegać, na tym Rembodzie polegać i tutaj już Rembodę zostawiam, ponieważ dalej z nim nie pójdziemy. I teraz będę tutaj patrzeć na zegarek, się bardzo streszczyć.
Mianowicie przytoczę bardzo krótko jeden cytat, który będzie mi tutaj, wybaczcie Państwo te skoki, ale jak zwykle nie mam, mam umiarkowane wyczucie czasu, w związku z tym teraz widzę, że już muszę sama siebie streścić i właśnie się streszczam. Mianowicie, jeśli chodzi o te kategorie wczucia, jeszcze krótki cytat Sartra, który zresztą właśnie zapisuje takie spostrzeżenie dość fenomenologiczne i przejdę do Leśmiana jeszcze na krótkie podsumowanie. Otóż Sartre sobie pisze w jednej ze swoich prac. Zaklęcie moje zmierzało przede wszystkim do tego, aby przedmioty nierzeczywiste otrzymać w całości, odtworzyć ich pełną egzystencję. To jest bardzo trudne. W konsekwencji przedmioty te nie pojawiają się tak jak w postrzeżeniu pod szczególnym kątem. Nie uobecniają się z jednego punktu widzenia. Do niczego nie jest mi potrzebny Piotr widziany z profilu o 7 wieczorem w zeszły piątek. Ja chcę i otrzymuję po fenomenologicznemu, po prostu Piotra. Nie oznacza to, że Piotr nie objawi mi się wraz z pewną pozycją, być może nawet w określonym miejscu, ale przedmioty naszych świadomości wyobrażających są jak sylwetki narysowane przez dzieci. Twarz jest widziana z profilu, a jednak zaznaczono na niej dwoje oczu. Przedmioty wyobrażone są uobecniane w aspekcie całkowitym. I teraz krótki komentarz. Uwaga Sartra bardzo wiele mówi o kreacjach Leśmiana. Po prostu Piotr, niby nic prostszego zdawałoby się, cóż tutaj nic prostszego, nic niż powiedzieć, na czym polega bycie Piotrem, prawda? Piotrowatość Piotra, bo taki całościowy korelat funkcjonalny wypadałoby w takim razie uzyskać. Leśmianowskie zmory zajmujące się zmorowaniem. Stodoła, która się stodoli. I podobne wypadki z ontologii to produkty sartrowsko rozumianego wyobrażenia. Gdy czytamy o tym, że stodoła się stodoli, u Leśmiana oczywiście, albo że tak jak pamiętacie Państwo z pewnością piła piłuje i cała piła sprowadza się do tego absolutnie, do tej odsłownej kreacji, że piły istoty jest piłowanie, umysłu istotą jest umysłowienie i człowieka istotą jest człowieczenie, a Boga istotą jest bożyścienie. Bo jak powiemy myślenie, to niestety rozdajemy to między parę różnych innych bytów, natomiast bożyścienia nie rozdacie Państwo między inne byty poza Bogiem. I to jest właśnie jakby algorytm działania tej leśmianowskiej wyobraźni. I teraz to są tak naprawdę właśnie produkty tego wyobrażania. I czytamy na przykład o tym, że piła piłuje, to rozpoznajemy w tym istotowym opisie ruch stwarzającej wyobraźni, kreującej wyobraźni, destylowanie z bycia stodołą, tego bycia absolutnej esencji, niesprowadzalnej już do niczego poza tym byciem stodołą, to tak naprawdę również potęgowanie jej istnienia. Czynność, w której stodoła się streszcza, emancypuje się z ograniczeń realizmu. I czy się powołujemy na, nie wiem, Głowińskiego czy na Sandauera, mam tutaj też przygotowanych kilka różnych słusznych cytatów, ale też ich tutaj w tym momencie nie przytoczę. Przytoczę za to co innego, może jakąś taką krótką jeszcze refleksję. No i patrzymy na zegarek, jeszcze mamy chwilę. Tak działa leśmianowska fenomenologia stwarzania. Z punktu widzenia, powiedzmy, standardowej ekonomii poezji, Leśmian, który nazywa różne rzeczy lasem, górą, strumieniem, łąką, nie opisuje je, lecz je zmyśla, ponieważ one już nie są typowym lasem, nie są typowym strumieniem, nie są typową łąką, musi być traktowany jednocześnie przez takich właśnie dawców praw standardowej ekonomii poetyckiej jako szarlatan. Natomiast jednocześnie właśnie postacie Leśmiana są wyobrażeniami, które kierują się swoją właśnie wewnętrzną logiką konstrukcyjną. Mówiąc o tym tak naprawdę to, czy potrzebowałabym prawdopodobnie nieco więcej czasu jeszcze, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast przejdę jeszcze na koniec, no już zupełnie na koniec, do jednego wiersza, o którym powiem parę słów, bo szacuję, że mam mniej więcej jakieś 5 minut przyzwoitości. Nie powinnam gadać dłużej. Natomiast chciałam zasygnalizować Państwu to, nad czym myślę już od dawna, powiedziałam o tym bardzo niesystematycznie, ja wiem. Natomiast o tym jednym bardzo prostym algorytmie pisarskim, który polega na tym, żeby z jednej strony stworzyć sobie, symulować sobie jakąś wewnętrzną logikę, która nie jest logiką naszą zwykłą, tylko jest logiką wewnątrzpoetycką egzystowania danego przedmiotu. Przeważnie właśnie to polega na tym, żeby wyciągnąć z czegoś absolutną, istotową, wyemancypowaną spoza wszelkich praw innych naszej zwykłej fizyki i metafizyki czynność, która tę podmiotowość trzyma, to znaczy to przysłowiowe stodolenie się stodoły, bałwanienie bałwana, łąkościowienie łąki i tak dalej, to z perspektywy poetyki to są tylko neologizmy.
z perspektywy metafizyki, to są tak naprawdę ruchy kreacyjne. Za każdym razem ruchy kreacyjne, które mają bardzo fundamentalne znaczenie, a jednocześnie ja ustawione vis-a-vis tych ruchów kreacyjnych, wkręcone, że tak powiem, bardzo potocznie w te ruchy kreacyjne, zaczyna ekstrapolować elementy swojego ja poza siebie w taki sposób, że one zaczynają aktywnie partycypować w tworzeniu się tego świata in extenso. Czyli krótko mówiąc, i to jest algorytm, jeśli mogę tak złożyć go z tych dwóch elementów, z jednej strony z takiego wyciągania z leśmiana tego, co jest najbardziej, jakby to powiedzieć, esencjalne w danej istności, nieważne czy ta istność jest łąką, czy ta istność jest, nie wiem, tam, no dajmy na to, wiedzą, samotnością, znikomkiem albo jakimś tam innym szewcem. On ma być sprowadzalny do tego jednego zasadniczego ruchu, wokół którego można zbudować całą metafizykę, a jednocześnie ja, które się z nim zderza, ma mieć zdolność ekstrapolacji poza siebie, żeby w tym ruchu aktywnie uczestniczyć w taki sposób, żeby wyrzucić siebie poza siebie, jednocześnie u siebie pozostać i to podsumować jeszcze do tego, taką puentą, której się nie spodziewamy. Jest taki jeden wiersz Leśmiana, o którym rzeczywiście teraz bardziej kompleksowo nie powiem. Natomiast pozwolę sobie w takim razie, skoro mamy tutaj taką formułę, powiedzmy w miarę, mam nadzieję, luźnych, bo jeśli nie, to się wstydzę oczywiście, bo oczywiście sobie gawędzę dość swobodnie, ale powiedzmy, że w miarę luźnych, krótkich glosów do tego, czego poszukujemy i co badamy. Przywołam taki wiersz Leśmiana, do którego nie będę już dawać dłuższego komentarza, bo na niego akurat nie mamy tutaj miejsca, mam te parę minut, więc na tym skończę. Jest taki wiersz Strumień. Strumień stosunkowo słabo znany, ja tutaj nie sugeruję, że Państwo go nie znacie, tylko po prostu wiem z doświadczenia takiego rozmów ze studentami chociażby, że te wszystkie znikomki, śnigrobki, srebrnie są relatywnie znane, natomiast strumień zawsze gdzieś tam przepada w jakichś dziwnych omłotach. Natomiast myślę, że ten strumień jest rzeczywiście wart zacytowania, dlatego że po pierwsze jest rzeczywiście tekstem obłędnym, a po drugie dlatego, że rzeczywiście mechanizm, jakby to powiedzieć, logika konstruowania wiersza na strumieniu i na tym, czym jest strumień faktycznie, kiedy zastanowimy się logicznie na temat tego, czego strumień potrzebuje dla bycia strumieniem, mianowicie na przykład koryta i brzegów, jest wierszem egzemplarycznym. Ja go przeczytam, bardzo, bardzo krótki komentarz, nie będę się już rozwodzić i kończę. A to dziwna może praktyka czytać tutaj cały wiersz, ale pozwolę sobie. Mrok się, to jest stosunkowo niewczesny wiersz, ale też jednocześnie nie najpóźniejszy. Mrok się z mrokiem porównał, żałoba z żałobą, coś się chciało zazłocić, lecz zabrakło czasu. Zbył się strumień swych brzegów, powstał całym sobą, wyprostował się w wieczność i szedł środkiem lasu. Szedł do krzyża w pustkowiu, gdzie gwiazd swych niepewna nieskończoność się krzepi westchnieniami mięty. I pierś swą strumienistą przymartwił do drewna i zawisł z dobra woli na krzyżu rozklęty. Po co ci, senna falo, na krzyżu noclegi? Za kogo, dumna wodo, chcesz marnieć i ginąć? Za tych, co już przeżyli dno swoje i brzegi. Za tych, co właśnie odtąd nie mają gdzie płynąć. Ja przechodziłam nad tym wierszem parokrotnie, nigdy nie wydawał mi się, poza tym, że jest dla mnie jakąś formą tajemnicy i dalej oczywiście jest, jak to zwykle z Leśmianem. A uświadomiłam sobie najpierw, że mamy tu kryptocytat z pisma, to znaczy to, że mrok się z mrokiem porównał, żałoba z żałobą jest już sygnałem, że dokonuje się ofiara, że dokonuje się ta jakaś, że tu jest ten moment przejścia, że dokonuje się jakiś transfer metafizyczny. Potem oczywiście strumień opuszcza swoje koryto, wyprostowuje się w wieczność, co jest typowe dla Leśmiana, no bo przecież oczywiście u Leśmiana nie ma tego, żeby trzeba było 5 wersów poświęcić temu wyprostowi w wieczność. Wystarczy jedna formuła i od razu wiemy, w jakim sensie łamiemy wszystkie możliwe porządki i w jakim sensie ta kolumna wody idzie powiedzmy nie horyzontalnie, tylko wertykalnie do góry. Ona jednocześnie idzie w wieczność. Ona jednocześnie przymartwia się do drewna, na którym tak naprawdę nie ma Chrystusa, a jednocześnie w pewnym sensie powtarza ofiarę, czy figuruje tę ofiarę. Ofiarę figuruje za tych, którzy odtąd nie mają gdzie płynąć. Oczywiście nie mamy tutaj, i proszę, przytaczam ten wiersz tylko i wyłącznie dlatego, że jest tu bardzo specyficzna
forma takiej, nie wiem, czy to nazwać mimikrą zbawczą, czy pewnej formy takiego mimetyzmu w stosunku do tego gestu, który my znamy z pisma, natomiast on jednocześnie nie jest. On jest fantastycznym powtórzeniem figuracji, a jednocześnie jest nieortodoksyjny oczywiście, natomiast jest jakąś kreacją przedziwnej metafizyki, w którą jednocześnie włożone zostaje całe wyobrażenie tego, co jest strumieniowatością strumienia. Skoro strumień opuszcza brzegi, to musi być przynajmniej, to jest jednocześnie tym, który opuszcza swoje dno. Krótko i w związku z tym ofiarowuje się za tych, którzy stracili dno swoje i brzegi. Krótko mówiąc, jakby to powiedzieć, to przerzucenie tego elementu konstruowania, czy raczej definiowania siebie ze strumienia na tych, którzy odbierają coś na kształt, coś, co można by nazwać jego ofiarą, jest właśnie taką formą kolejnej takiej leśmianowskiej ekstrapolacji. Nie mam na te pytania na razie odpowiedzi. Bardziej proszę to potraktować, czyli ten taki, nazwijmy to sobie rekonesans, który teraz Państwu o to wygłosiłam, bardziej jako taką wiązkę pytań, a raczej taką wiązkę zamyśleń nad tym, czym tak naprawdę jest poezja leśmiana, jeśli chodzi o algorytmy konstruowania tekstów, ale to nie są tylko i wyłącznie algorytmy konstruowania tekstów, to są tak naprawdę za każdym razem mechanizmy wnoszenia swojego świata na własnych prawach, prawach metafizyki, która z jednej strony jest szalenie precyzyjna i myślę, że ileś już takich mechanizmów niezwykłej precyzji konstrukcyjnej jesteśmy w stanie wskazać, a jednocześnie za każdym razem pozostaje tajemnicą, dlatego na tej zasadzie próbowałam zrobić taką przebieżkę, proszę mnie wybaczyć, jeśli ona była za bardzo na skróty, ale prawdopodobnie przygotowałam sobie trochę za dużo notatek w stosunku do tego czasu, który mamy, ale starałam się Państwu przedstawić przynajmniej kilka jakichś swoich intuicji i już cichnę i kończę. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani doktor za ten bardzo dynamicznie wygłoszony zestaw problemów dotyczących poezji Bolesława Leśmiana. Ja tu sobie tutaj jeszcze patrzyłem na listę naszych słuchaczy i na pewno chciałem powitać pana profesora Leszka Zwierzyńskiego, panią profesor Ewę Głębicką, panią doktor Dobrosławę Świerczyńską i też chyba jeszcze nie była wymieniona pani profesor Agnieszka Ziołowicz, pani profesor Maria Darkan-Jabłońska. Serdecznie witam państwa. Został nam trzeci referat, którego autorem będzie pan profesor doktor habilitowany Marek Stanisz i znowu kilka słów o naszym referencie. Pan profesor Stanisz jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast już od dłuższego czasu pracuje w Rzeszowie na polonistyce rzeszowskiej. Pełnił między innymi w latach 2008-2012 funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury XIX wieku oraz badań litoznawczych. Jest także członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym naszego rzeszowskiego oddziału. Obecnie jest członkiem zarządu głównego. Był kierownikiem i wykonawcą projektu badawczego Przedmowy Romantyków, Teorie i Interpretacje. Był także współwykonawcą kilku innych projektów badawczych. Jest członkiem Rady Naukowej Kwartalnika Edukacyjnego, Biuletynu Polonistycznego oraz redaktorem naczelnym czasopisma literaturoznawczego Tematy i Konteksty. Interesuje się literaturą romantyczną, zwłaszcza świadomością romantyczną, krytyką literacką oraz polskim romantyzmem w kontekście europejskim, historią idei, związkami filozofii, literatury i innych dziedzin i sztuki. Jest autorem kilku monografii, wczesnoromantycznych sporów o poezję, przedmów romantycznych pod tytuł Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, to była książka habilitacyjna, oraz dwóch ostatnio wydanych dzieł Świat i życie, metafory poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu oraz sporów o sonet we wczesnoromantycznej krytyce literackiej. Współredagował kilkanaście publikacji monograficznych, między innymi nie mogę tutaj nie wymienić właśnie Adama Mickiewicza, Dwa wieki kultury polskiej, bo w końcu jesteśmy w gronie znawców, można powiedzieć, badaczy twórczości Mickiewicza. Był także współredaktorem serii Filozofia w literaturze, Literatura w filozofii. Publikował m.in. w studiach Norwidianach, tekstach drugich, kolokwiach literariach, światach tekstów, kwartalniku edukacyjnym oraz w kilku innych czasopismach i w wielu monografiach zbiorowych. Dziś pan profesor opowie nam na temat romantycznych sonetów o wolności.
Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, podobnie jak moje znakomite poprzedniczki, chciałbym zaprezentować wstępną, skrótową lekturę sonetów romantycznych w perspektywie idei wolności. Chciałbym się tylko jeszcze upewnić, czy jestem dobrze słyszalny i czy widoczna jest prezentacja na ekranach. Ta prezentacja ma nam tylko pomóc, nie będzie tam zbyt wiele tekstu, ale będą konkretnie utwory, o których będę się starał Państwu powiedzieć i które są przykładami pewnych tendencji, które wydają mi się charakterystyczne dla sonetu romantycznego. A zatem przystępuję do referatu. Ralph Waldo Emerson, amerykański filozof doby romantyzmu, w eseju Poleganie na sobie sformułował niezwykle sugestywną pochwałę wolności człowieka. Jej przeżywanie i doświadczanie rozpoczyna się, zdaniem filozofa, we wnętrzu człowieka. Cytuję. Wierzyć własnej myśli, wierzyć, iż to, co dla kogoś w jego własnym sercu jest prawdą, jest także prawdą dla wszystkich. To znaczy być geniuszem. I dalej. Prawdziwy człowiek nie przynależy do żadnego innego czasu czy miejsca, lecz jest sam centrum rzeczy. Gdzie on jest, tam jest natura. Emerson przestrzegał swoich czytelników, cytuję, dajemy tylko połowiczny wyraz samych siebie i wstydzimy się boskiej idei, którą każdy z nas przedstawia. Niechże zatem człowiek ma świadomość swej wartości i nie pozwoli rzeczom panować nad sobą, gdyż tylko życie bieżące ma wartość, nie to, że się żyło. Sednem tych sądów było wezwanie do prawdziwej autonomii jednostki, wolności ducha, odważnego zmagania się z losem, zaufania samemu sobie. Emerson pisał, cytuję, muszę robić wszystko, co mnie dotyczy, a nie to, co myślą ludzie. Nic nie może przynieść ci spokoju prócz siebie samego. Ufaj samemu sobie. Każde serce drga w takt tej żelaznej struny. Człowiekowi prawdziwie wolnemu życzył, niech będzie mocne jego serce, wierną jego wola, jasnym jego wzrok, aby szczerze mógł być sobie nauką, społeczeństwem, prawem, aby każdy zwykły zamiar miał wobec niego tę samą moc, co żelazna konieczność wobec innych. Ileż podobnych wezwań do wolności odnajdziemy w romantycznej kulturze? Odnoszą się one tyleż do wolności indywidualnej, autonomii ducha, co do wolności zbiorowej, wreszcie do wolności sztuki. U progu romantycznego nurtu William Blake wyśpiewywał swoją pieśń wolności. Jakiś czas później Juliusz Słowacki do wolności odę. W słynnej przedmowie do dramatu Cromwell Victor Hugo pisał, cytuję, byłoby rzeczą dziwną, gdyby w epoce, kiedy wolność jak światło dociera wszędzie, nie dotarła ona tam, gdzie jest jej najbardziej przyrodzone miejsce, to znaczy do dziedziny myśli. Uderzmy młotkiem w teorie, poetyki i systemy. Odbijmy tę starą sztukaterię, co zasłania fasady sztuki. Koniec cytatu. Polski krytyk literacki Jan Ludwik Żukowski przekonywał, cytuję, sztuka jest więc wolnym i szlachetnym tworem umysłu, jako pochodząca z najwyższej własności duszy, z wolnej chęci. Józefat Bolesław Ostrowski pisał podobnie, cytuję, koniecznym warunkiem myśli i sztuk jest niczym nieograniczona wolność ducha, który sam sobie jest prawem, który ciągle objawiając się, nieskończenie przyjmuje i odrzuca formy. To przyjmowanie i odrzucanie form i praw jest dowodem najwznioślejszej potęgi myślenia, rękojmią nieskończonego doskonalenia. Koniec cytatu. Bez dwóch zdań. Wolność to jedna z najważniejszych idei kultury romantycznej i jeden z centralnych tematów literatury tego nurtu. Rozumiana jako przyrodzone prawo każdego człowieka, postulowana jako fundamentalna prerogatywa coraz liczniejszych grup społecznych i narodowych, traktowana jako niezbywalny przywilej każdego twórcy, opiewana w utworach literackich, przedstawiana na obrazach, ubierana w dźwięki romantycznych kompozycji, przywoływana w wypowiedziach programowych. Po prostu ważna. Pod znakiem wolności artystycznej, wolności od reguł i swobody twórczej rodziły się i zdobywały też popularność sztandarowe gatunki literatury tego nurtu. Najpierw ballada, nieco później powieść poetycka,
romantyczny dramat i romantyczna liryka. Swoboda twórcza stała u ich podstaw, wolność od reguł była ich główną zasadą, często podnoszoną wręcz demonstracyjnie. W tym zgodnym chórze śpiewającym romantyczną pieśń wolności zdaje się pobrzmiewać dysonansowy dźwięk, nawet więcej, dysonansowy akord, albo, by pozostać przy metaforyce muzycznej, odrębna, wyraźnie słyszalna, kontrapunktyczna linia melodyczna. Tworzą ją dzieje romantycznego sonetu, gatunku o długiej tradycji, ale ponownie odkrytego w dobie romantyzmu, znowu zyskującego wówczas popularność w wielu krajach Europy, w tym również w literaturze polskiej. Przyczyny i skutki romantycznej kariery sonetu warte są zastanowienia. Sonet jest bowiem gatunkiem znacznie bardziej zdyscyplinowanym formalnie niż inne, typowo romantyczne formy wypowiedzi literackiej, znacznie bardziej zrygoryzowanym niż ballada czy powieść poetycka, kierującym się jasno określonymi regułami wersyfikacji oraz kompozycji. Nie ma potrzeby obszernie omawiać tu dobrze znanych zasad budowy sonetu, jego szczególnego układu 14 wersów, z reguły 4 strof i kilku par rymów. Warto może tylko przypomnieć, że struktura wewnętrzna sonetu, przebieg sonetowej refleksji lirycznej także posiadają swoje przepisy, nakazy i ograniczenia. Weźmy na przykład koronny temat sonetu, miłość. Od czasów Petrarki prezentowana tu była jako stan ducha uchwycony w sytuacji paradoksalnej, jako zamęt uczuć i doznań, udręka rozkoszy, wyczekiwane cierpienie, słodycz wzajemności i męka zazdrości, radość płynąca z duchowej niewoli, euforia utraty władzy nad sobą samym, udręka wspomnień minionego szczęścia. Nie inaczej traktowano w sonetach tematy religijne lub filozoficzne. Tu również obowiązywały podobne zasady. Połączenie przeciwstawnych emocji lub jakości, myślenie analogiami, nasycenie figuralnością, skłonność do wyrazistego, choć zaskakującego i paradoksalnego podsumowania. Można by napisać obszerną rozprawę o tym, jak romantyczne sonety wcielały w życie przywołane wyżej zasady. Dość wspomnieć, że to właśnie dzięki sonetom Mickiewicza utarło się przekonanie o powszechnym obowiązywaniu w utworach tego gatunku dwudzielnej kompozycji, łączącej opis przyrody z refleksją intelektualną. To oczywiście słuszna teza w odniesieniu do wielu ówczesnych realizacji tej formy artystycznej. Ale przecież nie jest to prawda uniwersalna, powszechnie obowiązująca, ostateczna i jedyna. Niezależnie od reguł takich czy innych, a może właśnie ze względu na nie, sonet, w tym sonet romantyczny, oferował również rozległą przestrzeń wolności. Pięknie pisał o tym u progu epoki Johann Wolfgang Goethe, w słynnym sonecie zatytułowanym Natura i sztuka, którego tematem było zjednoczenie tych dwóch jakości. Cytuję ten sonet w tłumaczeniu Tomasza Sobieraja, zwracając uwagę na jego podsumowanie, ostatnią tercynę oraz to, że dwukrotnie w oryginale, który widzą Państwo po lewej stronie, pojawia się odwołanie do wolności. To jest przysłowie Frey w drugiej strofie, kiedy mowa jest o wolnym działaniu natury w sercu człowieka oraz na samym końcu, gdy poeta pisze in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben, co w tłumaczeniu brzmi: myśleć musi z precyzją, kto pragnie wielkości. W ograniczeniu dopiero widać mistrza i tylko prawo nas uwalnia. W kontekście sonetowych ograniczeń temat wolności wydaje się szczególnie intrygujący, wart przemyślenia. Spójrzmy zatem na kilka ewokujących postulaty wolnościowe tematów poruszanych w romantycznych sonetach, a także na garść figur poetyckich, które były wykorzystywane w sonecie dla wyrażenia uczucia wolności. Pierwszy, niezwykle ważny temat został przed chwilą zapowiedziany sonetem Goethego. To temat wolności artystycznej. Wolności nie tyle od reguł, ile pomimo nich. Odnajdziemy ten wątek w programowym sonecie Augusta Wilhelma Schlegla zatytułowanym po prostu Das Sonet, czyli sonet, który to utwór kończy się taką oto autodeklaracją. Cytuję tutaj dwie ostatnie strofy. Sonet mówi do czytelnika, do słuchacza.
Nigdy nie będę wieńczył moimi wierszami tego, komu moje istnienie wydaje się próżną igraszką, a świadectwem uporu artystyczne prawa. Kogo zaś wabi tkwiący we mnie tajemniczy czar, temu użyczam władzy, pełni w ciasnych granicach i czystej symetrii przeciwieństw. Schlegel nie pisze tu wprost o wolności, ale odwołuje się do pojęć w tym kontekście pokrewnych, do władzy nad materiałem poetyckim oraz doświadczeniami życiowymi oraz do pełni, w domyśle do pełni wyrazu artystycznego. W polskich sonetach doby romantyzmu rzadziej można odnaleźć podobne wizje przezwyciężania ograniczeń formy w dążeniu do wolności. Pobrzmiewają one chyba najsilniej w sonecie Adama Mickiewicza A Judach, kończącym, jak pamiętamy, cykl sonetów krymskich, gdzie obraz bałwanów morskich roztrącających się o skalisty brzeg zostaje skojarzony z przepełnionym namiętnością sercem poety. Dopiero podniesienie bardonu, czyli ujęcie owych namiętności w wypowiedź poetycką, pozwala im przemienić się w nieśmiertelną pieśń. Polscy sonetyści romantyczni równie często odwołują się jednak do takich motywów, które w sposób jeszcze bardziej oczywisty kojarzą się z wolnością artystyczną. Mam tu na myśli zwłaszcza obrazy wyzwolenia z ograniczeń materialnych, przywracania wolności, ulatywania ku ideałowi, orlego lotu ku niebu. Takimi skojarzeniami posługuje się choćby August Bielowski w sonecie Ziewonia, gdzie zwraca się do tyłowego słowiańskiego bóstwa z prośbą o ubogacenie słowiańskiej pieśni, z nadzieją, że, cytuję, i ona twym ogniem roztleje, wróci i wolność, i niebo poecie, niewolę życiem, świat rajem odpłaci. Podobnie Deotyma jako lot ku górze opisuje natchnienie poetyckie w sonetach do oblubieńca. W jeszcze wyrazistszy sposób zobrazuje motyw wolności artystycznej Józef Bohdan Zaleski w czwartym sonecie z cyklu Nawiedziny grobu Laury, gdzie napisze w ostatnich dwóch tercynach. Dalej, dalej, o dalej, za wiatrem popędzę, błogo mi tu podumać na sławnej mogile, na nutę petrarkową własną jąkać nędzę. Indziej, indziej, ochrazem zanucimy mile, robaczek swą jedwabną muszę wysnuć przędzę, a potem w lot ku niebu pomiędzy motyle. Wokół motywu ulatywania ku górze organizuje również swą wyobraźnię poetologiczną Konstanty Gaszyński. W wierszu do sonetu zwraca się właśnie do polotnego, to cytat, sonetu. Nazywa go skromnym fijołkiem, łąk pieszczonym kwieciem, a potem motylem, któremu skrzydła złociła natura, kolibrem w szmaragdowe przystrojonym pióra, świętojańskim robaczkiem. W sonecie Moja poezja z kolei, który właśnie teraz Państwo widzą, wokół motywu lotu organizuje cały wywód liryczny. Cytuję. Nieraz, gdy odczytuję wielkich bardów pienia i chcę śpiewać podobnie, by dzielić ich chwałę, i okiem mierzę niebo i myśli zuchwałe, posyłam ku czarownym krainom marzenia. Postrzegam się, że próżne moje wysilenia i że do tego lotu me skrzydła za małe. A jednakże w upadku serce we mnie śmiałe czuję w głębi zarody wieszczego natchnienia. I znowu zachęcony skromną lutnię stroję, bo widzę, że przy róży ozdobnej w szkarłaty zakwitają mniej wonne i drobniejsze kwiaty, bo obok rzek szumiących ciche szemrzą zdroje, bo za śladami orła, co chmury przemija i poziomy skowronek ku niebu się wzbija. Wywołany przed chwilą motyw lotu, swobodnego szybowania w niczym nieograniczonej przestrzeni, niejednokrotnie też płynięcia po morzu lub oceanie, to w romantycznych sonetach bodaj najczęstsze motywy ewokujące również temat wolności indywidualnej człowieka. To drugi ważny temat sonetów, wolnościowych sonetów tego okresu. W poezji polskiej ta opowieść rozpoczyna się oczywiście wraz z narodzinami sonetu romantycznego, czyli od mickiewiczowskich sonetów. Dość wspomnieć, że właśnie słynne wezwanie „Jedźmy, nikt nie woła ze stepów akermańskich”, tak dobrze zakorzenione w polskiej pamięci kulturowej, może być interpretowane nie tylko w sposób tradycyjny, jako wyraz tęsknoty za opuszczoną ojczyzną,
ale także jako akt radosnego początku wędrówki, jako swoisty okrzyk radości wydany na myśl o oszałamiającej urodzie roztaczającego się przed podróżnikiem świata, jako pożegnanie domu i wyzwanie rzucone światu. Potwierdzają zresztą te interpretacje następne ogniwa krymskiego cyklu, w tym ten, który Państwo właśnie widzą, sonet zatytułowany Żegluga. Taka interpretacja nie wydaje się nadużyciem, jeśli zważymy, że podobne emocje wypełnia wiele romantycznych utworów tego gatunku. Są wśród nich mickiewiczowskie Bajdary oraz Jastrząb, na wysokości góry Kikineis, sonet nieukończony przez Mickiewicza. Jest Orzeł Aleksandra Fredry, a także Niebo, Aniołek, Dumania o grobu czy Wygnaniec Józefa Łapsińskiego. W tym ostatnim wierszu czytamy, cytuję, czy widzisz tam daleko tę złotą Ukrainę, tam za morzami piasków, za lasów chmurami? Ty jej może nie widzisz, lecz mnie wzrok nie mami. Ja tam na strzale myśli żaglem orła płynę. Koniec cytatu. Do tej grupy można też zaliczyć sonety do Sosny oraz Bory Stanisława Egberta Koźmiana. Ten drugi wiersz kończy się takim oto pytaniem skierowanym do obłoków. Cytuję. Tylkom pytał obłoki nade mną płynące, jak daleko do nieba, jak do gwiazd wysoko i czy kiedy z nich, którą w mym locie potrącę. Bywa i tak, że motyw wzniesienia się ponad ograniczenia przestrzeni powierzony zostaje nie żeglującym po morzach statkom lub ptakom dumnie szybującym po niebie, jak jastrząb, orzeł czy mewa, lecz skromnemu motylowi, jak chociażby w sonecie Pielgrzym Augusta Bielowskiego, improwizacji do Motylka Józefa Łapsińskiego lub także pięknemu, choć jeszcze bardziej skromnemu nenufarowi, jak w wierszu Stanisława Egberta Koźmiana zatytułowanym Nenufar. Bywa wreszcie i tak, że autorzy romantycznych sonetów posługują się motywem lotu, by wyrazić doświadczenie mistycznego wyzwolenia się z materialnych ograniczeń doczesności, z niewoli przestrzeni i czasu. To chyba najrzadszy, niezwykle trudny do osiągnięcia efekt poetycki. To też można na niego natrafić głównie w utworach artystycznie wybitnych. Na przykład w sonecie Juliusza Słowackiego Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi, którego nie będę cytował, bo dobrze go pamiętamy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na równie ciekawy sonet zatytułowany Endżumen Tomasza Augusta Olizarowskiego, w którym właśnie ten motyw jest bardzo intensywnie eksploatowany. Cytuję. Chmur, chmurek karawana w seraju księżyca strzyma się na Endżumen pod gwiaździstą jatą. Księżyc między podróże nas twarzą wszedł bogatą, uśmiechem złości srebrzy ich piersi, ich lica. Uszczęśliwione chmurki wdają się w swawole, pobrawszy się za ręce z promieni kielicha. Piją sorbety blasku, w Endżumenie z cicha okrążają emira i biorą w niewolę. Więzień na czoło mgłami cienkimi owiane, wziąwszy turban tęczowy z haremu ucieka. W ogrodzie gwiazd strzymany pogląda z daleka na wietrznych odalisek błędną korawanę. Tak na niebie żywota w godziny samotne mary z mym wieszczym duchem igrają przelotne. Nie byłoby od rzeczy, to trzeci krąg owej wolnościowej tematyki. Nie byłoby od rzeczy wspomnieć tu również o temacie miłości, tak ważnym i tak popularnym w poezji romantycznej oraz oczywiście w romantycznym sonecie. Miłość wiąże się bowiem z bogatym repertuarem motywów ukazujących wyzwolenie człowieka, z konwenansów obyczajowych i różnych innych ograniczeń, zwłaszcza społecznych, towarzyskich, moralnych. W tym kontekście oczywiście wszyscy pamiętamy o cyklu odeskim Adama Mickiewicza. Jest też miłość ukazywana jako doświadczenie mistyczne, droga do ideału, jak w takim oto sonecie Józefa Łapsińskiego. Nie dojrzeć jej w niebiosach, oczy nie sokole, zbłądzą w światy pustyni, gdzie wzroku granica, zaledwie się wywije myśli gołębica, gdzie tron Boga z lazuru oświeca słońc pole. Ty sama zawitałaś w czystych duchów kole, na srebrnej płyniesz chmurce, pełne chwały lica, księżyc jasnym promieniem niebiance przyświca, na koło z gwiazd obsłonka korona na czole.
Wyciągam martwe ręce, serca dawno społem, przemawiam głosem duszy, myśl w jej oczach tonie. Luba, niech jedno słówko z ust Twych mię owionie, niechaj wniknę za Tobą na Edenu błonie. Wtem żal zbudził westchnienie, ze snu się ocknąłem, znikło rajskie widziadło ze sennym aniołem. Innym przykładem tej tendencji jest sonet Ach, bądź moim aniołem Tomasza Augusta Olizarowskiego, gdzie znowu właśnie ten motyw ulatywania w kosmiczną, można by nawet powiedzieć, przestrzeń ma być symbolem uczucia miłości. Proszę Państwa, ograniczenia czasowe nie pozwalają mi na szczegółowe rozwinięcie następnego i dzisiaj ostatniego, niezwykle ciekawego i obszernego zagadnienia, jakim jest sonetowa ekspresja walki o niepodległość państwa, o wolność narodu. Jak wspomniałem, temat to naprawdę obszerny, wyrażany w sonetach na różne sposoby i za pomocą różnorodnych motywów poetyckich. Aby go odpowiednio zilustrować, trzeba by przytoczyć wiele utworów, począwszy od sonetów ukazujących tęsknotę za wolnością i dawną wielkością ojczyzny, tęsknotę wyrażaną często językiem motywów krajobrazowych i kulturowych symboli. Ciekawy ich zbiór ułożył chociażby wspomniany dzisiaj kilkakrotnie Józef Łapsiński. To takie sonety jak Ojców, Łobzów, Pomnik Kościuszki, Wschód Słońca ze Wzgórza Świętej Bronisławy, Mogiła Wandy, Czersko czy Groby Królów Polskich na Wawelu. Drugim takim wątkiem to są sonetowe reportaże z pól bitewnych XIX-wiecznych powstań i rewolucji. Odnajdziemy je zwłaszcza w sonetach wojennych Stefana Garczyńskiego oraz zbiorze sonetów, młodzieńczych sonetów Hieronima Kajsiewicza, późniejszego słynnego kaznodziei duchownego. Tam między innymi trafimy na sonet pod tytułem Ułan, do złudzenia przypominający mickiewiczowskiego Farysa, wyrażający uczucie wolności polskiego ułana walczącego z wrogiem podczas powstania listopadowego. I wreszcie trzecia podgrupa to pisane głównie przez emigrantów liryczne wyrazy tęsknoty za porzuconą na zawsze ziemią rodzinną, jak chociażby sonety Stanisława Egberta Koźmiana, jak Sen wygnańca Hieronima Kajsiewicza, czy jak wiersz Michała Budzyńskiego Widok ziemi w żegludze. Pozwolę go sobie przeczytać, to jest ostatni tekst, który chciałbym szczegółowo Państwu zaprezentować. Tam ziemia, ziemia, pojrzę tęsknym okiem, zielona trawka w puch się ściele miękki, wiatr śpiewa nutę lądowej piosenki i ciszej wieje pod czystym obłokiem. Ziemio nie moja, obce Twoje wdzięki biją na serce uczucia potokiem. Jam duszę posłał za Twoim widokiem, bo w mojej ziemi stroisz się sukienki. Kraju mój, gdyby ujrzały Cię oczy, choćbym był w niebie pomiędzy świętymi, choćbym kochanki słyszał głos uroczy, biegłbym do Ciebie piersiami drżącymi. Ach, temu niebo piekłem się otoczy, który miłości nie znał swojej ziemi. Proszę Państwa, i konkluzja. Nie jestem pewien, czy mam rację, ale wydaje mi się, że pogoda dla romantycznych sonetów o wolności z biegiem czasu, ale nieuchronnie się zmieniała. W latach 50. i później coraz trudniej odnaleźć sonety, które traktują właśnie o tym doświadczeniu. Wprost lub nawet w sposób przenośny, zawoalowany. Nie jest więc przypadkiem, że nie zacytowałem chociażby sonetów Cypriana Norwida. Jeśli moje spostrzeżenie okazałoby się trafne, to powodem tego stanu rzeczy chyba nie byłaby skomplikowana natura sonetu, lecz historia pisana wielką literą. Historia pozbawiająca romantycznych poetów ideowego optymizmu, wyzuwająca z nadziei na lepszą przyszłość. Jedno wydaje się niepodważalne. Sonet romantyczny to przestrzeń niezwykle intensywnej ekspresji doświadczenia wolności, marzeń o wolności, nawet wolnościowych złudzeń. To sfera poetyckiej maestrii, artystycznych eksperymentów i ideowych poszukiwań. Gatunek, który ze swoich ograniczeń uczynił w dobie romantyzmu bodaj największy atut. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję panu profesorowi za przedstawienie tej panoramy wolnościowych sonetów romantycznych. Ja sobie dziękuję też wszystkim prelegentom za zwięzłość i dyscyplinę czasową, bo zmieściliśmy się w półtorej godziny, można powiedzieć, czyli pół godziny na każdy referat mniej więcej przypadało. Pozwolę sobie może przypomnieć tytuły referatów, których wysłuchaliśmy.
pani dr Iwona Wiśniewska mówiła na temat poza rolą, list przyjacielski jako przestrzeń wolności od spraw wszelkich, niepublikowane listy Elizy Orzeszkowej do przyjaciół. Pani dr Eliza Kącka, kategoria wczucia, a poezja Bolesława Leśmiana, propozycja lektury. I pan profesor Marek Stanisz mówił o romantycznych sonetach o wolności.